To Berek. Serdecznie witam i o Zdrójko pytam. Jak się macie? Myślę, że super, bo ja też się super mam. Zdroweńko dopisuję, humor dopisuję i tego wszystkiego wam życzę. Z całego serca. A co dzisiaj będzie w tej kronice kolejnej? Pierwsza sprawa to bardzo mnie zaczyna kręcić ten Minecraft, który gram. I będzie tu dużo się działo, myślę, bo dużo nowości jest. Ale mam trochę kłopot z tym plikiem. To znaczy się, ten plik jest niestabilny. Nie wiem, jak długo uciągnę, ale będę ciągnął tak długo, dopóki da radę. A jak już mi wywali całkiem, no trudno się mówi. Przestaniemy. Będzie coś nowego poszukiwania. No, ale to... Teraz następna sprawa. Tutaj dołączam do podglądu trzy takie wątki. Pierwszy wątek to będzie po raz pierwszy zginąłem i to mam uchwycone nagranie, bo mam załączone kartę GeForce, żeby przechwytywać jakieś ciekawsze momenty, nie? I to mam uchwycone. I drugi moment, i drugie dwa momenty to są, tam wędkowałem dużo, bo potrzebne mi były enchanty, różne rzeczy, nie będę tego tłumaczył, ale wędkowałem dużo i tam spotkałem dwie burze. Jedną w dzień, drugą w nocy. I chciałem to też pokazać, jak wygląda taka burza, intensywna burza w tym Minecrafcie. No ale to już tak nawiasem, a teraz przystępuję do komentarzy i pierwsze to z kroniki, 04 kronika. Tutaj jest 15 komentarzy i Pander pisze, to jest po prostu piękne, jak senior cieszy się z grania i oby tak dalej, pozdrawiam. Ja również pozdrawiam i bardzo dziękuję za taką opinię, bardzo mnie to cieszy. Szkoda, że więcej seniorów nie gra, bo byśmy założyli jakąś może spółkę senioralną, no ale to nie każdy lubi. Teraz dalej, VS Projekt Oficjal. Ale to się miło ogląda, jak pan z pasji sobie gra i dobrze się przy tym bawi. No, pozdrawiam serdecznie, ja również pozdrawiam serdecznie. Faktem, że na przykład ta modyfikacja mnie też bardzo wkręciła i bardzo bym chciał się wyrwać z tej wioski i zobaczyć dalej i może coś jakim kocem zrobić. Coś ciekawego, zobaczymy co będzie, ale na razie jest jak jest. Jeszcze trochę pobędę tutaj w Piniuszkowie. Alcatalana, nie potrafię tego przeczytać. Ojej, ale się cieszę, że mój pomysł na nazwę wioski się spodobał. Obie nazwy pochodzą od... imienia mojej kotki. Ciekawa jestem, która ostatecznie zostanie wybrana. Już wiesz, która, bo to jest już puszczony ten odcinek. Mnie też się bardzo spodobało. Pozdrawiam. Idolek. Kolejny super odcinek. Co prawda wolę oglądać twoje odcinki typowo, jak grasz, ale czytanie komentarzy i kontakt z widzami również jest ważny. Pozdrawiam i dużo zdrówka dla pana. I ja również dużo zdrówka, uśmiechów i zaczął się rok szkolny. Ci, co chodzą, brać się do nauki, niestety pilnujcie tego też, bo to jest dla was wasza przyszłość. I tak żartem życzę wam sukcesów i dużo miłych chwil spędzonych w szkole. Miłych przede wszystkim. Tak bym myślał. Marta Borczyka. Marta Borczyka. Boryczka. Ojeny. Hezjuszu, popraw się i nie przekręcaj tego. Kochany panie Hezjuszu, miałam przerwę w oglądaniu pana filmów, ale wracam. Towarzyszy mi pan... przy pisaniu pracy inżynierskiej, o kurka wodna, to życzę, żeby dobrze, pozytywnie się nakręcić tym oglądaniem i żeby to przyniosło wspaniałe wyniki. Życzę wszystkiego najlepszego.
Amelia Kraszewska, super film do obiadku. No, to cieszę się, już nie jeden dopisał super film do kolacji, do obiadku, wszystko jedno. Bardzo mi to miło słyszeć. Pozdrawiam. Nasic 5544. Hezjuszu, stoicki spokój twoich filmów to swoiste antidotum na raptusowy kołowrotek współczesności. Pozdrawiam. No może i tak, bo faktycznie jak się ogląda dużo filmów, ja też czasami oglądam z Minecrafta, to są, no ale są tacy, co lubią, to są takie, to, takie trochę, nie wiem jak to określić. No ale w każdym bądź razie z pełną werwą podane aż za dużo przegięcie, żeby, nie wiem, ale lubią inni i nawet takie też muszą być, nie? Ja w każdym bądź razie niektóre też oglądam, ale też i są takie spokojniejsze filmy. Dużo takich spokojniejszych filmów można oglądać. No faktycznie, że w innym temacie niż mój, nie? No każdy ma swój styl, tak bym powiedział. Dark Mamber, jest pan wspaniały, naprawdę nie, pan, niech pan kontynuuje nagrywanie na YouTube. Jeśli chodzi o wygląd Minecraft, to wygląda bardzo fajnie. No, mnie też się podoba, to już podkreśliłem. Marbo, Hezjusz, wiedz, że robisz dobrą robotę, rób tak dalej. Dziękuję i będę robił do końca świata i o jeden dzień dłużej. Kto to mówił? Owsiak to chyba tak powtarza. No i coś w tym jest. Ja bardzo to lubię grać, to już nie ulega wątpliwości. O, teraz trochę pograłem sobie Brawl Stars, czy jak to się mówi, ale to taka tylko jest odskocznia, wiecie? A główne serce moje to jest przy Minecrafcie, tak bym to powiedział. It's on a beat. Hezjuszu, czy to prawda, że grasz Minecrafta już 10 lat? O, a może i dłużej. Nie wiem, już nie liczę, ja się pogubiłem. Ile lat to już gram w Minecrafta, ale 10 lat to na pewno tak. I zawsze coś ciekawego znajduję, wiecie? Teraz też odkryłem takiego Minecrafta, jakiego w życiu mi się nie śniło i muszę w nim pograć trochę więcej, niż bym chciał. Tak myślę, ale sformułowałem trochę więcej niż bym chciał. Jak to zrozumieć? Nie wiem. Adamus 4876. Witam. Czy byłby pan zainteresowany współpracą i nagraniem wspólnego materiału wideo z gry Brawl Stars wraz z moim klientem Aleksandrem Radomskim? A tu ja już trochę pisałem, jakoś to z tego nic nie wyszło. I za bardzo nie jestem tak zainteresowany grą Brawl Stars. Ja będę z nią pogrywał, znowu chyba wrócę latem. Jak będę na rozjazdach, to mam telefon dla relaksu. Jest to dobra gra i może czasami też jeszcze tak zagram. Pozdrawiam. Gumik pierwszy. O, to... Super, cieszę się, pozdrawiam. To by było tyle z Kronika YouTube, a teraz wchodzimy na Piniuszkowo. Piniuszkowo. Dodaj komentarze, już mam. It's on a beat. No, chyba dobrze przeczytałem. Pamiętam, jak zacząłeś zapisywać nazwy na wioski z komentarzy i każdy zaczął wpisywać nazwy. Ja też już mam swoją nazwę gagatkową na jednym z twoich światów. Bardzo się to cieszę i będę dalej to, jak to powiedzieć, kontynuował. Na nazwy, różne może nazwy. O tak, wymyślę na różne miejsca nazwy. O, w ten sposób może powiem. I będę to próbował stosować. Kanabisek,
Ach, ten zły policjant, który mi uciekł. No trzeba go było sprowadzić do pionu, nie? No pozdrawiam. Alcatalana. Mam problem z przeczytaniem tego. Piniuszkowo znajduje się w pięknej okolicy. Widoki są wspaniałe. Ale szczęście, że twierdza jest tuż przy portalu. Pamiętasz, że na swoim świecie w Minecraft bardzo długo szukałem, zanim znalazłem twierdzę. Słuchajcie, o, jest twierdza. Może tą twierdzę jakoś nazwiemy. Jak ktoś wymyśli jakąś ciekawą nazwę, to ja umieszczę znowu na twierdzę. O, jak tą twierdzę nazwać? Diabelskie piekło, czy jakieś tam inne? No nie wiem, ale może wasza fantazja coś podpowie do takiego coś adekwatnego do tego klimatu, co tam jest i tak dalej, nie? Dobrze, to dalej teraz. Alax, 437 z prawej, po prawej widać, którędy uciekł, bo jest za mały dystans między blokiem a płotkiem, więc może pan podwyższyć w tym miejscu ogrodzenie i wtedy nie będzie uciekał. Już to zrobiłem. Ja to czytałem wcześniej to i przyjrzałem się i możliwe, że tamtędy uciekł, bo mnie też się udało przejść tam. Wiesz? Choć nie jestem żadnym parkurowcem, żebym umiał skakać czy coś, ale udało się mi przejść. No to pozdrawiam. Osz9h.pl. Serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj obejrzałem 4 części i dałem suba. Bardzo podoba się mi ta seria. Jesteś super. Ja gram już 9 lat Minecrafta, ale ciągle wracam do tej gry. Bo ta gra jest cudowna. No ona coś ma w sobie. To ja też to potwierdzam. Mnie też bardzo wciąga. Często czasami odskakuję od gry. Mam też i serwer. Ale najbardziej mnie właśnie to pociąga, jak teraz to gram, to odkrywam te wszystkie nowości i tak dalej. A tutaj jest naprawdę dużo do odkrywania, tylko żeby się mi to nie rozleciało. Trochę mam kłopoty z niestabilnością tego. To znaczy się, ta gra jak ją uruchomię, to ona gra pół godziny dość dobrze, a później zaczyna klatkować, tak jakby był za mało FPS-ów czy coś w tym rodzaju. Próbowałem zmniejszać render distance już nawet na 8 render distance i to też kurde nic nie dało. Przychodzi czas, swoje robi i tyle. Tak jakby coś było nie tak. No ale zobaczymy co to będzie, co się będzie działo. Jakoś na razie gra, to dalej próbuję. Fabok Gami, OMG, przetłumacz na polski tu mi pisze. OMG to jest, no nie wiem, ale coś dobrego zdaje się. Nie kojarzę tych skrótów, ale już się spotykałem z tym. Tomasz Nowak, bardzo ładna modyfikacja do gry. Pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę miłego dnia. Dziękuję bardzo i nawzajem. No te modyfikacje to są, to zależy jak komu co się podoba. Tam tych modyfikacji są aż 3. Także dlatego może to się mi gryzie, ale próbuję, bo później jakbym gdzieś ładne miejsce miał, to jakiś lokal ładnie umeblować czy coś tam. Naprawdę jest dużo rzeczy. O, z tych, może z tych, tak mnie ponosi fantazja, wiecie? Może z tego zwierzyńca teraz naprawdę takie fajne zoo zbudować, czy coś w tym stylu. Może to by było coś ładnego, nie wiem. Jak znajdzie gdzieś taki teren odpowiedni, to może się na coś takiego zdecyduje, co wy na to. Piklus, super film, Hezjusz. Pamiętam cię z kwadratowej masakry. O, to pozdrawiam, to jest, znaczy się już stary subskrybent, czy nie wiem, czy subskrybujesz, czy nie, ale w każdym bądź razie już to ładny czas minął od kwadratowej masakry. No, było fajnie, nie powiem, ale to nie jest mój styl gry. D4RK, widz.
Hedziusz, jestem twoim wielkim fanem, pozdrawiam. Ja cię również bardzo pozdrawiam, dużo uśmiechu na co dzień życzę. I dziękuję bardzo za ten wpis. Julia Rzeźnik, jak dobrze czytam. Super odcinek, Hezjuszu. Oglądam razem z przyjaciółką. Jesteśmy fanami i pozdrawiamy. I zdrueńka, Hezjuszu. Ja wam jeszcze dużo uśmiechów i samych sukcesów. Nie wiem, w szkole czy gdzie tam. Samych sukcesów życzę. Pozdrawiam. ZZMP PM11JM Hezji. Mój pseudo... co mi graf nadał. Muszę powiedzieć, że ja go najbardziej, najmilej wspominam z kwadratowej masakry i w ogóle w Poznaniu w tym roku było spotkanie takie fanów serwera i tak dalej i tam też między innymi był graf. I muszę powiedzieć, że tak jak o nim myślałem, taki on jest. On jest naprawdę fajny facet, no taki życzliwy. Płynie z jego wnętrza taki bardziej spokój, życzliwość. Bardzo się mi to podobało. No, pozdrawiam. Slavic Boy, Hedziuszu, planujesz kiedyś spróbować jakichś lekkich modów na Javie, albo może jakiegoś niewielkiego modpaka? Myślę, że po jakimś niewielkim poradniku powstałaby super seria. Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru. Ja w tej chwili odpowiem tak. Na Javie próbowałem trochę shaderów takich różnych i bardzo topornie to szło. Musiałem ograniczać dużo rzeczy, żeby to jako tako chodziło. I tutaj też mam trochę kłopotu, więc najpierw popróbuję tą wersję, a może następnym razem powstanie seria na Javie jakaś w tym stylu. No, zobaczymy. W każdym bądź razie i tutaj Windows, ten Minecraft Windows ma przewagę nad Minecraft Java tym, że te modyfikacje, które ja teraz zrobiłem, jeżeli one będą działać na wersji tej, to i następna wersja, jak będzie nowa, to powinno też wszystko działać bez żadnych kłopotów. A przy Javie to trzeba być trochę specjalistą, a to mi nie bardzo wychodzi, wiecie? Bardzo chodzi, no nie powiem, dałbym sobie radę, zwłaszcza jakby Slavik pomógł, jest kilku tam ładnych parę osób na serwerze, co miłą chęcią pomagają, to bym sobie dał radę, ale no nie na tym rzecz polega. I to chyba nie, jeszcze tu Schamen, nie przeczytam tego, szeroki uśmiech, pozdrawiam, ostatni wpis. I to by było chyba wszystko. Przeczytałem jedno i drugie. I teraz, słuchajcie, jeszcze jedno. Na następnym film, ja już sobie trochę zrobiłem seta, udało się mi, choć nie tak jakbym chciał, bo jeszcze i brakuje mi, zwłaszcza naprawy nie mam. No ale już tą zbroję diamentową mam, w miarę zaklętą. Mieczyk odpowiedni mam. I spróbuję się wybrać do tego zamku, baszty, czy jak tam widzicie, jak wędkuję, to tam się pokazuje taka baszta zbójnicka. I spróbuję tam się dostać i opanować to. I tu mam propozycję, jak nazwiemy tą basztę, bo to ja bym chciał do Piniuszkowa dołączyć tę basztę, żeby to była jakaś jedna całość, historia może kiedyś, czy coś. Kto wymyśli ciekawą nazwę na tą basztę, którą w następnym filmie to ja planuję, że to będzie sobota, niedziela, w zależności jak będę miał czas, nagram właśnie ze zdobywania tej wieży. No to by było tyle. Dużo zdrówka życzę, uśmiechów i radości i pozdrawiam do następnego odcinka. Pa!